Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedrun 4.0. Ranking już bardzo wysoki, 3 oczka brakuje do 2400. Moi drodzy widzowie, wielkie ogłoszenie. Turniej szachowy w Olsztynie, Puchar Kopernika. Zapraszam serdecznie na kategorie szachowe 16-17 marca. Podepnę informacje w komentarzu, będzie można się zapisać, zaznajomić z komunikatem. Zapraszam, też tam będę. Będzie można przybić piątkę, pogadać trochę o szachach. Także myślę, że będzie bardzo fajna i miła atmosfera. Oczywiście sobie zdaję sprawę, że niektórzy mają do tego Olsztyna naszego na Warmii daleko, ale mam nadzieję, że niektórzy się skuszą. Zapraszam. No dobra, skupmy się teraz na partii. Przeciwnik, zaraz tylko sobie zerknę, co tutaj się z nim dzieje, ile ma rozegranych partii. Dobrze, ponad 5400 partii. Goniec D3, no to zrobimy sobie po prostu roszadę i za chwilę posunięcie D6 z planem E5, wcześniej skoczkiem, ewentualnie skoczek D7. No D6 trzeba wykonać, bo chcę sobie zagrać po prostu E5. Powalczyć o centrum, jakie to plany są czasem proste. W ogóle dziwne ustawienie. Mega dziwnie gość gra, muszę przyznać, goniec zamknięty. Strasznie dziwnie, to sobie wykorzystam opcję i zagram skoczkiem na C6 i zagram za chwilę tutaj. Na C6 zawsze aktywniej, jeżeli mnie pionek nie może jakoś tam zaatakować, to sobie tego skoczka po prostu wyprowadzę w ten sposób. I będzie dobrze, myślę. Więc tak to wygląda. C4, no to od razu E5, grożą widełki. Bardzo możliwe, że przeciwnik zagra skoczkiem. Wtedy na przykład posuniecie wieżę E8, D5, skoczek i będziemy w obronie królewsko-indyjskiej. Oczywiście liczę na to, przepraszam najmocniej, liczę na to, że będzie odbicie na E5. Po odbiciu odbiłbym prawdopodobnie skoczkiem. Jest D5. Teraz tak, zagram tutaj i to trzeba policzyć. Tutaj. No ten pionek będzie stał dziwnie. Chyba nie ma co tutaj w ten sposób grać. Zagramy po prostu. Chociaż też ciekawe jest zagranie skoczkiem. On zagra tak, przejście tu i tu. Ale nie, chyba skoczek E7. Oczywiście wieża E8 po przepchaniu teraz pionka nie będzie stała najlepiej. To taki mały szczegół. Warto ją przesunąć na F8, żeby tu miała możliwość rozwinięcia skrzydeł. Chociaż nie wiem, czy wieża może rozwijać skrzydła. Teraz tutaj sobie zagramy skoczkiem na H5 w tym momencie. Póki co jest możliwość wejścia na F4. Możliwość zagrania F5 już się pojawiła, aczkolwiek trzeba też uważać na takie ruchy. Muszę wam powiedzieć, że bardzo dziwnie gra ten przeciwnik. No dobra, no to gram po prostu. Dlaczego ja gram B6? Niech mi ktoś powie, dlaczego ja gram B6, skoro goniec broni. No dobra, ale poszło. Zerknę sobie tylko na jego jeszcze ranking. Wybaczcie, w szachach jakichś błyskawicznych, ile on tam tego rankingu posiada, bo strasznie podejrzanie gra. Dlaczego mi się nie otwiera? Coś mi się zawiesiło. Jest posunięcie A4. No to A5. Zmusił mnie trochę do tego. Jeszcze raz zerkam. O, jest. No w blicu ma 1385, a w szybkich ma, no świetnie. Skoczek zagrał na E2. Okej. Posunięcie F5. Zagrać chyba trzeba. Wygląda to dobrze. No po biciu prawdopodobnie bicie pionkiem, żeby mieć tu silne centrum. Mogę próbować grać F4. No z tym ruchem się liczyłem. Jak najbardziej się bardzo liczyłem z tym posunięciem. No muszę zagrać. Zaraz, no co zagram tu, to tu. Muszę H6 chyba. Co, skoczek wejdzie mi na E6 tak po prostu? Czy tak gra człowiek? Niech mi ktoś powie, bo... Wrócił. Dobra, tak gra człowiek, okej. Okay. No i teraz mogę poprawić swoją figurę grając tu, ale nie wiem, czy jest to konieczne, bo może tak wystarczy jeszcze mocniej tu uderzyć. Tak, zagramy tak. Właśnie ten manewr skoczek H5, F5 i powrót powoduje to, że mocniej uderzą w E4 i będzie możliwość, jeżeli on nie wybije, będzie możliwość zagrania F4, G5. Czy tu będzie jazda bez trzymanki?
Tak zróbmy. G5, skoczek tu. To jest na razie przyblokowane. Dziwnie trochę to wygląda. Ciekawe, jak on się chce przebić. Wieża AE1 mega dziwnie gra. Mega dziwnie gra. Gram swoje. Ja gram po prostu swoje. Tu skoczek i potem G4. Skoczek, wchodzi hetman. Nie rozumiem. Strasznie dziwnie. Zobaczcie, znowu wieżą zagrał. Skoczek tu. Zawsze mam też gońca F8, żeby trzymać pole C5, ale tutaj też trzymam tymi pionkami, więc się nie muszę na razie o to martwić. Teraz już grozi ruch G4. Liczę na H3, żeby była zaczepka. Co on tańczy tak wieżą? Wiecie co? Skoro on tak tańczy wieżą, to ja chyba nie zagram teraz jeszcze tak. Zagram tak, tak i tak. Mam dużo czasu. Bo ja nie wiem, co on kombinuje. Nie wiem, dlaczego on tak wieżą w miejscu stoi. Jeżeli zagra inną figurą niż wieża. A, no właśnie, szykuje tu. Dobra, lecimy. Lecimy z G4 w takim razie. No i lecimy tutaj. Z planem. Han może tak zagrać. W sumie tu trzeba było się zastanowić, czy nie pyknąć od razu. Pionka. Nie no, nie no. Co? O co chodzi, koleś? O co chodzi? Nie kumam. Zobaczcie, gram proste ruchy. Tutaj wchodzę, zaraz tu. Bo teraz już G3 nie, bo tutaj mam ruch i potem tu. O co kaman? No. No tak i tu. Jak bicie, to w ogóle bicie. Albo bicie pionkiem. Ha, on broni się od mata. Chwila. No to tak i bronię tutaj jeszcze. Chwila, chwila, chwila. Pozycja jest aż tak dobra, że no nie wiem, co grać, powiem szczerze. Hetman wrócił. No dobra, tak. Skoczek broni. Nie mogę tak, bo tam mata nie ma. Zbił. Skoczek chce wejść tu, jak odbije pionkiem. Zastanawiam się, którym skoczkiem. Chyba tym, bo ten jeszcze ma opcję tędy, żeby wejść i postraszyć. Przecież to jest kompletnie przegrana pozycja. No kompletnie. Jeżeli odejdzie gońcem, to jest szach, król tu i mat. Na F1. Nie rozumiem. To tu wchodzę. On się broni jeszcze potem? Nie no, bije. Potem jeszcze wieża tu. No w ogóle. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Czekajcie, no tu. Nie no, wieżą, nie? Wieżą, wieżą, bo zaraz tu wchodzę. Aha, bo on mi bije tu. No ale wtedy mam szacha. To nie może mi wziąć na C7. No tak nie może, co ja gadam, tak ewentualnie. No nie rozumiem. No i co? No i zbije tutaj. On zbije. Ja zbiję. I tu będzie grozić jeszcze szach wieżą. Bo grozi szach i tu. Grozi teraz mat. Ja naprawdę nie rozumiem. On tak na poważnie ucieka. Normalnie może uciec. Serio?
Dobra, biorę pionka. Mata nie widzę. Daję szacha. Tu nie ma przynajmniej tego szacha. I będę musiał wrócić bądź tego pionka? No chyba tak, bo hetman jeszcze wejdzie tędy. Wracam. I tu. Dwa pionki więcej. Król jest rozbity. Mata w sumie nie ma. Ja wiem, że można byłoby się dłużej zastanowić, poszukać dobrej opcji. Ale czasem jak można zagrać prościej, to dlaczego nie? No dobra, tak, on zagra tu. Ja tu. Nie, on nie może zagrać tu, bo tutaj... Z szachem, ale nie mam wie hetmana, więc się nic nie dzieje. No tak. Goniec F1, będę musiał wymienić hetmany. No mam, muszę wymienić hetmany. Śmieję się, bo... Zagram tutaj, żeby tak zagrać. A dwa pionki więcej, więc spoko. Goniec tu i ewentualnie tu. Nie rozumiem. Dziwna partia. Ale dziwna partia. Tak, żeby zagrać od razu tutaj. Nie kumam. Sam jestem uśpiony, słuchajcie. Zahipnotyzował mnie gość. Tak i tak. Żeby jeszcze mieć opcję tu. Pełna kontrola oczywiście w tej partii, ale nie rozumiem. Kompletnie nie rozumiem. No wprowadzam ostatnią figurę do gry. Może tak i tak, bo skoczek będzie chciał przejść tu. Ale to ja też mogę zagrać tak i tu pobronić. Albo tak. Jak tu, to dostaniesz dziabkę tu, tam tu. Poszedł na to. Czemu on tak... Znaczy, dlaczego on tak długo myśli? Zastanawiające. No tak, z tym pionkiem jeszcze muszę uważać, bo dostanę tutaj wieżę G2. Najpierw tak i potem to, żeby mieć zasłonę. Nie, 2425 w ten sposób nie gra. On bardzo słabe ruchy wykonywał i ja nie rozumiem dlaczego. Zaraz to sprawdzę, spróbuję to zweryfikować. No tak i tak. Jak tu, to tu. On nie mógł osiągnąć takiego rankingu grając tak słabo. Oczywiście ja wiem, że to jest jedna partia, ale to jest bardzo podejrzane. Co nagle przyspieszył. Będzie grał do końca? Bardzo dziwny układ. Tak jakby grał silnikiem i... No właśnie. No właśnie. Zrobię analizę. Wiem, że to wam się troszeczkę szachownic rozleciała. Nie wiem, jaką na stałe ustawić. Dobra, sorry. Zrobię tak i już sprawdzam. Może przegląd też uczynię. Jego dokładność to 82, czyli nic. Sorry, trochę klikam za dużo.
Jeszcze raz. Widać, widać. Ok. W ogóle. Więc D2 to dobry ruch. Mega dziwne. Wieża E8 najlepsze. D5, ok. A okazuje się, że E4 to jest bardzo dobre. Bo tu i tu, tak jak liczyłem, że to jest ok dla czarnych. Ciekawe. Czyli szybkie widły. No naprawdę, no ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe. Poszło tak, tak. Hetman B3, dziwny ruch. No mój B6, ok. A5, skoczek tu manewruje. Bardzo dziwnie grał. Skoczek wleciał, dostał tutaj opcję. Skoczek na E6 nie chciał. Wrócił. Nie potrafię wyjaśnić w ogóle, o co tutaj chodzi. Tańczył tą wieżą. Skoczek wjechał. Ejku, jak ja słabo w ogóle atakuję. Trzeba było od razu grać G4. Duża już przewaga, widzicie, zresztą po pasku, prawda? Goniec F8. No G4, ok. Skoczek H5 pokazuje. Nie, skoczek H7 pokazuje. Aha, żeby tutaj przejść, mieć dziurki w tej, z tej strony. No te ataki to są tak. Te ataki są ciekawe. Skoczek H5. W ogóle tańczył tym hetmanem, nie wiem po co. No ja grałem tu słabo, ok. Ale on grał jeszcze gorzej. Wow, poświęcenie. Skoczek G3. O co tu chodzi, ale ładne. Powiedzmy bicie. Dosyć chyba proste to było. Tak, skoczek H4. Jeszcze goniec wisi. Ajajaj, jakie ładne. No, to w ogóle nie brałem pod uwagę, jak widzicie. Hetman zagrał. Skoczek, wieża E7. Hetman wrócił. Znowu skoczek na G3. Jest opcja. No, tak jak mówię, nie analizowałem takich poświęceń, a byłoby piękne. Ojej, skoczek H4 wygrywało szybciej. Bo co, skoczek H4, goniec C2 na przykład. Skoczek F3. A no tak, bo tu trzeba zbić i tutaj mat. Szybka akcja. Mogło to się zakończyć bardzo szybko. Poszło tak, tak. Wieża zbiła dobrze. F3, ok. Skoczek. I najlepsze jest, skoczek F3 tak zrobił, GF i król F2. Zagrał król F2. Co? Wieża E4? Ale ładne. Chodzi o to, że jak goniec zbije, to jest mat. Ale ładne, wieża E4, nie widziałem. No właśnie, ten debiut uczy takich pięknych kombinacji. No dobra, poszło tak, tak, tak. No wymiana. Aha, bo tu jeszcze miałem wieżę F3, ale jestem dzisiaj w ogóle ślepy strasznie. No to i tak proste. Dwa pionki więcej. No tak, no tutaj się nic nie dzieje. Słuchajcie, moi drodzy, strasznie dziwna partia. Nie wiem, co mam na ten temat powiedzieć. Sami ocencie, dajcie znać w komentarzu. No i przekroczyliśmy 2400 ranking. Nie zatrzymujemy się jeszcze, więc zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Cześć.